Katarzyna Dąbrowska to jedna z najbardziej cenionych polskich aktorek. Gwiazda serialu, na dobre i na złe, właśnie pochwaliła się niezwykle przyjemnym wydarzeniem ze swojego życia, bowiem świętuje swoją 4. rocznicę ślubu. Jej mąż to prawdziwy przystojniak. Zobaczcie sami, spis treści, Katarzyna Dąbrowska kochana przez widzów. Mąż Katarzyny Dąbrowskiej to przystojniak, Katarzyna Dąbrowska kochana przez widzów. Powiedzieć, że Katarzyna Dąbrowska jest kochana przez widzów, to tak, jakby nie powiedzieć nic. Piękna i niezwykle zdolna aktorka, szczególnie rolą Wiktorii Konsalidy w Na dobre i na złe, zaskarbiła sobie ogromną sympatię widzów, którzy śledzą kolejne poczynania gwiazdy. Katarzyna Dąbrowska urodziła się 14 marca 1984 roku w Nowym Mieście Lubawskim. W 2007 roku ukończyła Akademię Teatralną w Warszawie, jednak w mniejszych rolach na ekranie zaczęła pojawiać się już rok wcześniej. Przełom nastąpił w 2008 roku, gdy dołączyła do nowej obsady Na dobre i na złe, a widzowie momentalnie zakochali się w jej postaci. W 2016 roku Katarzyna Dąbrowska otrzymała kolejną aktorską szansę, a mianowicie zagrała w popularnym serialu Belfer, gdzie partnerowała Maciejowi Szturowi. I to był strzał w dziesiątkę, mąż Katarzyny Dąbrowskiej to przystojniak, teraz Katarzyna Dąbrowska pochwaliła się bardzo przyjemną częścią swojego życia, bowiem ogłosiła, iż obchodzi 4. rocznicę ślubu. Jej mężem jest reżyser teatralny i radiowy Jarosław Tumidajski. W wpisie aktorki czytamy: miałam szczęście spotkać na swojej drodze człowieka, z którym połączyła mnie miłość, który jest moim oparciem, przyjacielem, który rozśmiesza mnie do łez, a czasem z rozbrajającą szczerością sprowadza na ziemię. Dziś 4. rocznica naszego ślubu, a my dalej idziemy sobie razem w zaufaniu, że miłość to największa wartość w życiu.